Witajcie, mężczyźni, z tej strony Traor, w kolejnym odcinku z Horizon 4 na modyfikacji The New Order jako Ukraina. W ostatnim odcinku udało nam się odpalić już, jeżeli chodzi o początek wojny domowej w Ukrainie. O nie, ta nowa mowa w Ukrainie. No ale tutaj tak naprawdę będę się wymieniał na Ukrainie, nie w Ukrainie. W zależności jak będę pamiętał. I obecnie, jeżeli chodzi o to, co robimy, to próbujemy tutaj jak najbardziej w decyzjach tych, w tabie decyzji robić. I co najwyżej, jak tutaj możemy sobie resistance nieco powiększyć, to sobie zwiększamy. Też jest taki problem, że nie chcę aż tak bardzo powiększyć w wszystkich regionach. Chcę na razie sobie powiększyć na tyle, żebyśmy mieli na przykład commonplace, czy coś takiego noticeable. Chodzi o to, żebyśmy w głównej mierze mieli jak największe poparcie. Ponieważ no, nie w każdych regionach się nam uda, bo decyzje i eventy nam nie pozwolą. Ale będziemy próbować. Tutaj chyba już mamy zrobione. Tutaj też muszę patrzeć na te rzeczy, bo jednak te decyzje mają znaczenie, więc myślę, że na razie je powyłączam, jeżeli chodzi o te wysokiej rangi. I tak, jeżeli na przykład mamy tutaj różne te rzeczy, nie wiem dlaczego collaborators mielibyśmy powiększyć, mam tutaj coś powiększenia collaborators, może mamy minusy do collaborators, mamy tutaj na przykład te rzeczy. Chodzi o to, że jeżeli będziemy zwiększyć, to zapewne zgaduję, że mogą nam minusy się zwiększyć. Ale zobaczymy. Tropical Hall. Ok. United Front of Free. Tak, tutaj jednoczymy, jeżeli chodzi o opór. Tutaj też mamy taki minus, żeby zmniejszać, jeżeli chodzi o inne frakcje. I jak to wygląda? No, trochę się, jeżeli chodzi o to, zmniejsza, więc myślę, że można byłoby spróbować jednak spróbować jak najbardziej zwiększać to, tylko że też mówię, że jeżeli będziemy wybierać jakieś takie rzeczy typowo, że no, te minusy, a nie, jak się zmniejsza, to się minusy zwiększają, ok, czyli musimy jednak trochę też zwiększać te rzeczy. O, widzę, dobra. Jakiś ślepy, w ostatnim odcinku taki, że o, nie wiedziałem co to jest, po czym takie patrzę tutaj, a tutaj jest jakaś taka mechanika, czyli musimy budować bazy wojskowe. Okej. Okay. Możemy budować tutaj. Wybudujemy mnóstwo baz wojskowych. Na pewno wszyscy będą szczęśliwi. No i kontynuujemy. Tutaj mamy oczywiście dosyć sporo tych rzeczy. Na szczęście te procenty się nie sumują. Czasami jest denerwujące przy sumujących się procentach. Okej, okay, mamy tutaj 10%, więc... więc myślę, że na razie sobie będziemy zwiększać collaborator. Poszukajmy sobie rzeczy, które nam da. Bo mamy już dużo dla partizan, a tutaj jak sami widzicie, te na przykład populist, no to tam dużo nam daje takich typowo rzeczy, które nam później się przydadzą. Więc te partizans to też nie jest jeszcze tak bardzo potrzebne. Później może się nam przydać. Nie wiem, czy to współpraca z Armią Krajową jest jakoś mega ważna, ale zobaczymy. Dobra, możemy tutaj coś porobić. Więc tutaj idzie. Nie mamy już tego command power. Które? Kurde, który taki mod miał, że on miał bardzo niski, jeżeli chodzi o command power? Albo Blues, albo The Great War miał taki, że bardzo niski współczynnik tego command power wzrostu, więc też było coś takiego. Szkoda, że nie mogłem tutaj usunąć, ale nie chcę aż tak bardzo zmniejszać, ponieważ wiecie. Może się później to przydać jednak. A jak na razie, czekajcie, bo tam coś, bo nie patrzymy bardzo na prawo przy tej grafice, mamy już, o tutaj mamy Decisive Regions Multiple, my mamy jakiś region, który, to by się przydało, żeby tutaj nieco powiększyć, ale na razie
będziemy zwiększać. Tutaj nie widzę czerwonego, a jest commonplace, może coś się spopsute po prostu. Dobra, na razie może tutaj będziemy zwiększać w tych. Ci jeszcze mają dosyć sporo, ale gaduję, że jak już nieco im upadnie, to wtedy w ogóle już nie, nic nie będą mogli robić. Ale tutaj chyba możemy już jakieś decyzje zrobić? Nie, jeszcze musimy poczekać. Dobra, na razie chcę te collaborator powiększyć, bo jak sami widzicie, partizan ciągle zwiększa się. A collaborator to naprawdę by nam się przydało. Okej, okay, Wilhelmina umarła. No to trochę źle. Czy mamy jakiś collaborator, taki fest, że taki mega bonus? Nie, mamy same minusy do collaborator. Tutaj mamy takie zwiększenie. Dobra, to sobie to zakupimy. Mamy nieco siły politycznej, ale nie chcę aż tak bardzo jej wykorzystywać. No i badania, to jest... Akurat w tym modzie jest trochę wkurzające, ponieważ nie chce mi się aż tak bardzo badać. Mamy już... Jest tyle mechanik, że mechanika badania jest trochę bardziej wkurzająca teraz. Okej. Okay. Bo development to jeszcze to jest ciekawe, żebyśmy w sumie nieco manpowera dodali do siebie, ale realnie aż tak bardzo nie jest. Nic się nam nie przyda. Dobra, tutaj mamy commonplace, noticeable, concerning. Okej, okay, więc sobie zwiększmy. No i powoli będziemy robić. Okej, okay, na Bliskim Wschodzie coś się dzieje. W ogóle na całym świecie się dzieją różne rzeczy, a jakoś nie ogarniam tego aż tak bardzo. Tutaj mamy, że się nam zmniejsza co miesiąc. Warto wiedzieć. Ale będziemy dalej zwiększać kolaborację, ponieważ dzięki temu po pierwsze nie będziemy mieć weekly manpower minus ileś tam. I nie będzie aż tak źle. Chociaż się nam zwiększa political power chyba. Trzeba będzie coś to ogarnąć. Dobra, zwiększmy sobie to i zobaczmy. Tutaj jest minus 20. Dobra, te tutaj cele narodowe trzeba jeszcze robić. 20. No, też. I tu jest... A nie, zmniejsza się, okej. Okay. Ale przydałoby się teraz trochę partyzantów powiększyć. Może tego nie. To można sobie zwiększyć, bo mamy już partyzantów na niskim poziomie. Populistów trzeba będzie trochę nakarmić. Tak, nakarmię ich. A w międzyczasie zobaczmy, czy coś tutaj możemy. Nie, tutaj command power. Teraz tych command power to w ogóle nic nie mamy, więc... Więc ledwo co możemy coś, cokolwiek porobić z tym. Musimy poczekać w głównej mierze na... coś, co nam da command power. Tutaj powoli dorabiam sobie te rzeczy, ale w głównej mierze też jakoś nie mam planu zbytnio, jak to w przyszłości będzie wyglądało dokładnie. Tutaj sobie zwiększmy dalej procentowo. Dobra, tutaj coś się dzieje znowu na świecie. No, niestety często jest coś takiego, że kończy się na tym, że ma się strasznie dużo decyzji, które trudno określić, co dokładnie nam dadzą. Dobra, tutaj usuwamy. Ciągle się to wyświetla, bo jak ja to usuwam, to nie ma czegoś takiego, że o... On usunął, nie pokazujmy się, tylko że on usunął, pokażmy to jeszcze bardziej. Okej, okay, co tutaj się dzieje? Bo tutaj się zmniejsza, tylko nie wiem, co dokładnie chodzi, czy to... Że oni tutaj mają... Tutaj mamy dosyć duży poziom tego, więc nie chcę aż tak bardzo tam wysyłać. Tutaj by się przydało command power, ale... nie ma co aż tak bardzo. Bo to działa już na obecnie, czy jak to działa? Gdzie są nasi? Tutaj to. Ale tu mi się wydaje, że coś. Progresywizm bardzo
poszło do przodu. Zobaczymy, co wygra. Jak na razie ja sobie to zwiększę, ale chyba by się przydało coś więcej. Tutaj trochę zmniejszymy tego. To można sobie zwiększyć. Okej. Nie wiem kiedy dokładnie, chyba jak skończymy drzewko, dopiero coś się stanie. Tutaj nieco Galicia. Reconquest Galicia Sudoray Night Mass. Aha, czyli że tutaj spotkania. I co to nam da? Konserwatyzm, populizm. A tutaj Reconquest Galicia. Zmniejszy się. Going to the people, a second baptism. Trochę do populistów pójdzie, ale aż tak bardzo my się nie boimy, że nam wzrośnie to. To zmniejszy się dla Ukrainian State. Myślę, że to będzie lepsze. Tutaj zamiast będziemy rozmawiać, to zrobimy to co zwykle. Okej, okay. I co tutaj możemy dalej zrobić? Myślę, że chcę, żeby mieć na wysokim poziomie Partizan, ale zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Redskate, czy coś możemy dać? Tutaj mamy Desolation na wysokim poziomie, ale my kompletnie nie mamy poparcia. Tutaj nam znikło, no po prostu w pewnym momencie znikło. Musimy je odbudować dosłownie. Tak, myślę, że tylko to będziemy używać na tym regionie, a nareszcie będziemy używać tego, tylko że też nam mamy minusy. War support teraz nas tak bardzo rani. Okej, co tutaj jest? Mamy kolejne. Okej, okay, więc może coś dla populistów zrobimy, żeby jednak żebyśmy coś jednak nie mieli aż tak złego, złej sytuacji. Tutaj mamy złą sytuację z Breastgate'em. Madagaskar walczy teraz z kimś, nie wiem z kim, nie pokazał flagi. No i coś tutaj możemy zrobić, dosłownie nie wiem jakie badania robić, ponieważ jestem zajętym czymś innym. O, tak. Krach na rynku w Tokio. Okej. Okay. O, tutaj się zmienia. Jest na wysokim poziomie. Niestety bywa. Ale my tutaj będziemy inwestować jak najwięcej, żebyśmy mieli swoje wpływy. A tutaj będziemy wysyłać w taki sposób. Na razie wydaje mi się, że trochę zostało zmienione, że teraz już nie będzie aż takie jak wcześniej było, że ustawione, teraz będzie bardziej dynamiczne, jeżeli chodzi o regiony, jak to będzie wyglądało. Okej, okay. O nie, król Faruk nie żyje. O nie. No ale trzeba trochę do kolaboracji dodać, ponieważ mamy bardzo niski poziom. Okej, okay, kolejna jakaś ciekawa decyzja, której akurat nie będziemy zbytnio oglądać. I co tutaj możemy? Tutaj deal with the Reds, chase the communist out. No, oczywiście, że będziemy walczyć z komunistami, co wy? Nie będziemy z nimi współpracować. Okej. Okay. Mamy już na wysokim poziomie, więc możemy trochę sobie dodać do tego, tylko zobaczmy co to jest. Możemy trochę zwiększyć Polskę. Zobaczymy, co to nam da. Może to nawet nam pomoże, jeżeli zwiększymy dla Armii Krajowej. Okej. Okay. Jak to wygląda? Tutaj możemy, dobra. Tak, w głównej mierze wszystko, co z karabinami, to my po prostu będziemy wysyłać tutaj na region Wołynia. Ponieważ tam naprawdę się trochę ta upa się rozstawiło. Okej, okay. Czy możemy coś tutaj porobić? Możemy to zrobić już przed czasem.
Dźwięki są nawet czasami ciekawe, z drugiej strony są wkurzające lub są... lekko za głośne. Okej. Ta muzyka jest dziwna. Gaduję, że niestety niektóre rzeczy ma copyright, ale zanim sprawdzę, co ma copyright, trochę minie. Okej, możemy coś tutaj wydać, więc tutaj wysyłamy. One komuś się pojawiają. Dlatego mówiłem, nie współpracujemy z komunistami. Oj, możemy już doktrynę jakąś porobić. Ale pytanie, czy... Nie, chyba my zmienimy... Nadal będziemy tym samym. Dobra, mamy Air Supremacy. A, to jest coś innego. Już mamy. No, Fancy Strategy, czyli Attrition Planning. Myślę, że Attrition Planning będzie lepszy. Blue Water, Green Water. Chyba Green Water. Idziemy. Podoba mi się nawet te trochę pixel arty niektóre. Te akurat są w miarę ładne. Air Parity, Air Supremacy. Myślę, że to weźmiemy sobie. No i wydaliśmy wszystkie swoje siłę polityczną. Okej, okay, więc czekamy nadal. No, nasz minusy trochę nas biją. Jak to wygląda z tym? Okej. Okay. Co musimy populistów nieco nakarmić. Okej. Okay. Niech się tutaj nakarmią tym. A my już możemy w sumie nieco tutaj wysłać. Turncoats, turntides. Chyba kolejny zamach był jakiś. Dajcie mi, chcę mieć te 25. Chyba już mamy, tylko muszę... muszę zrestartować to. Nie? Może jeszcze nie może wpuść. A nie, bo jest włączony. Dobra. O, i oczywiście, że co chwila się zwiększają, ale my już tutaj bardzo dużo mamy wpływów. Chyba jak wszyscy tutaj wzrosną, to wtedy chyba się zaczyna wojna, coś mi się tak wydaje. No jakoś próbujemy tutaj zwiększyć nasze wpływy, ale w niektórych miejscach trochę trudno to ogarnąć. Dobra, i co możemy teraz zrobić? Teraz może trochę do partyzantów zróbmy w takim razie. Może coś, co ma więcej. To sobie włączmy. Walczmy z faszyzmem, tak, faszyzm jest zły. Okej, możemy to zrobić, więc wysyłamy dalej na ten region. Bo tak, mamy tutaj trochę, a reszta regionów nie ma. Trochę źle to wygląda, jeżeli chodzi o przyszłe granice przy wybuchu wojny, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, wyłączmy sobie to. To nie jest ważne. Okej, i co tutaj mamy? Już jakiś wybór? Jeszcze nie. Jeszcze jeden cel narodowy. Okej, coś się zacięło, bo klikałem, nie chciało się przeklikać. Okej, możemy już to zrobić, więc tutaj wysyłamy. No, próbujemy jak najbardziej tutaj zrobić, ale co miesiąc im się zwiększa jednak tutaj w poparcie. Dobra, partyzantów mamy wysoko, więc może trochę populistów nakarmimy. Okej. Spotkamy z tymi takimi lekkimi socjalistami. Tutaj sobie dalej będziemy zwiększać. Okej, co tu jest? Okej, co tu jest? Man on the island. Tutaj, że kolaboracja ze samorządowcami. Okej, okay. Rally the Turncoat Coppers. I tutaj zwiększy się. Albo pull some strings. Więcej mamy teraz tego. Chodzi o to, że chyba kolaboracja... A nie, tutaj, że tak masowo kolaboracja. Decrease security, oppressive policy, effectiveness. To mi się bardziej podoba. Tamto daje nam dużo rzeczy, ale nie jestem aż takim wielkim fanem. O, już nie jest na czerwono. Czyli coś się zwiększa. No, tutaj mamy 33%, wszyscy mają. A nie,
tutaj co chwila im wzrasta. No w sumie to jest ich bastion, więc trudno, żeby nie było tak. Ja tutaj próbuję jak najbardziej zwiększyć, coś tam się pojawiło. Ale sobie szybko tutaj wysyłamy. Chodzi o to, że nie chcę, chcę mieć taką ścianę za sobą, nie chcę być dookoła otoczony. Wiecie, o co chodzi. Żebyśmy jednak nie musieli walczyć na każdym froncie. Okej. Wezwijmy kolaborantów. Okej, co tutaj musimy? Populistów nadal. Musimy dalej, nadal tutaj populistów karmić. Okej. Kolaboranci już mają 50%, więc jest okej. Tutaj mają jakieś króla włoskiego. Włosi w ogóle mają... prawie tutaj wszystko kontrolują. Wow. No w sumie to jest akurat moc, gdzie Włosi niby byli kompetentni i mają dużo tych rzeczy. Tutaj zobaczmy, jak to wygląda. Mamy tutaj 23% i próbuję sobie przebić się, ale może by się przydało tutaj zacząć zwiększać, żebyśmy mieli połączenie takie. Bo możliwe, że z tego połączenia będzie co. Dobra, oczywiście nie współpracujemy z komunistami, bo dlaczego mamy. I co tutaj dalej? Może wrócimy nieco tutaj. Już nie możemy współpracować z armią krajową, co znaczy, że to chyba było jednorazowe. Zmobilizujemy ludzi. Może włączę w ogóle wszystkie te rzeczy. To już nie ma znaczenia, czy mamy włączone, czy mamy włączone. Okej, i tutaj zwiększamy. No już prawie mamy 50%, więc ma prawie już... Co chwilę im się zwiększa to, ale chyba nasza decyzja nieco pozwala nam tutaj nieco ogarnąć, że jesteśmy na lepszym stanowisku. Nie wiem dlaczego, ale teraz się zorientowałem, co mi przypomina. To jest przecież dźwięk z tego, podobny do tego z dźwięków robotów w filmie Pan Kleks. To jest, to mi się przypomina. Okej, niedługo będziemy mieć w ogóle 40 i możemy, będziemy mogli to zrobić. Ale, o, już pamiętam dlaczego nie robiłem tutaj. Mamy na wysokim poziomie. Okej, więc musimy tutaj wysłać. No w tym regionie się też trochę tamci podbudowują, więc zobaczymy jak to będzie. Okej. Tutaj akurat w tym miesiącu nam wzrosło. Więc to jest w miarę. O, zauważyłem co tutaj jest. 5000. A nie, to ile w ogóle mamy na całej wojnie. Dobra. 5000 karabinów to nawet sporo, chociaż nie powiem, zgaduję, że zawsze mogłoby być lepiej. Okej, kontynuujmy. Populistów trzeba nakarmić. To jest najlepsze, że najczęstszą rzeczą, którą mówię, że trzeba nakarmić populistów. Tego na razie nie robimy. Szukam czegoś takiego, który da nam mega dużo do populistów. Możemy tylko 7% dać. I to w miarę nam pomoże. O, mam jakąś wreszcie decyzję. Wow. Dobra. Settlers. Die those abroad and disobey one the day. Open appeals to common sense. Aha, czyli tutaj możemy, będzie nam łatwiej później z nimi nieco gadać. Albo tutaj. Myślę, że negocjacje będą później łatwe, ale w ogóle już nie mamy populistów. Populiści nas opuścili. No, musimy ich teraz bardzo nakarmić. Okej, teraz obietnicę zrobimy. O nie! Adolf nie żyje. Co my zrobimy? W ogóle teraz mamy kolaborantów na tak wysokim poziomie. Okej, myślę, że na razie populistów zostawimy. Musimy mieć... Totalnie musimy teraz kolaborantów zbić, bo inaczej może być nieciekawie. Okej, coś się dzieje na świecie. Za chwilę zobaczymy. Tylko najpierw sprawdzę, co tutaj jest. Na świecie... A, wojna domowa niemiecka. Okej. Uuu, właśnie, no, z trochę tych frakcji się porobiło.
Dobra, zobaczymy. O, taka śmieszna sytuacja, bo... ostatnio tak słuchałem właśnie na temat elektrowni, która ma powstać, atomowej, i były właśnie tam prowadzone takie rozmowy z sąsiadami, i oprócz tego, że Białoruś się zapisała na te rozmowy, to jeszcze zapisała się Brandenburgia, i ktoś opowiada o tym, że nawet Niemcy się zastanawiali, dlaczego Brandenburgia dołączała do tych rozmów, przecież to nie jest państwo. No, i to było takie dla mnie najśmieszniejsze. Okej, okay. I promise. Tak. Tutaj obietnica. Obietnica, że wyzwolimy Ukrainę. Dobra, mamy 21 dni, a tam 23. Wow, dosłownie nic już nie zrobimy. Tutaj wojna domowa, więc się rozpoczęła. Więc będzie trochę lepiej dla nas. Polska się właśnie wyzwoliła. Trochę jej pomogliśmy, więc może to coś da. A tutaj się nam wyłączyło to, dlatego że się skończyło, że już nie jesteśmy spichlerzem Europy. I myślę, że na tym zakończymy. Tak, to był cały odcinek, że nie jesteśmy już spichlerzem Europy. Zobaczymy, co będzie później, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Trollholm. No to cześć!